W tym odcinku wytłumaczę jak wyciągać przednawias. Krok pierwszy. Zobacz jak to działa. Patrz 5 razy 6. Cena? To jest 30. Jak to policzyć inaczej? Mamy 5 razy. Otwieramy nawias. 4 plus 2 równa się ile? Wymnażamy to przez nawias. Cyk. Dostajemy 5 razy 4 plus 5 razy 2. Ile to będzie równe? No widzimy, że to będzie 20 plus 10 równa się 30. Czyli ten sposób się sprawdza. Ok. ale po co to jest? No dajmy na to, że masz 5 razy x plus 2, tak? Czyli nie możesz tego dodać, coś jest w nawiasie. To wtedy nam się przydaje to mnożenie przez nawias, aby właśnie pominąć to dodawanie. I to będzie równe 5x plus 2 razy 5, co nam daje 5x plus 10. No i dobra, patrz, mamy a razy b plus c. Wzór ogólny sobie wyprowadźmy. Ile to będzie równe? No, wymnażamy, tak jak u góry, nie? Mamy a razy b plus a razy c. I zauważ, że nie możemy tego wymnożyć, bo tutaj mamy jakąś liczbę, której nie znamy i tutaj mamy jakąś inną liczbę, której nie znamy. Mogą być te same, ale nie jest to pewne, więc zostawiamy to tak jak jest. No i dobra, często trafiamy na wyciąganie przed nawias. Na przykład 5 razy x plus 5 razy 1, tak? Czyli mamy ten przypadek tutaj, nie? Zauważ, że wyciąganie przed nawias to jest operacja odwrotna do tego, czyli mamy jakaś liczba razy jakaś, nie? I ta sama razy jakaś inna, czyli tutaj mamy a i tutaj mamy a, czyli w tym mnożeniu i w tym mnożeniu jest wspólny czynnik. Więc popatrz, tutaj wspólnym czynnikiem jest piątka, czyli możemy ją wyciągnąć przed nawias. No popatrz. Zapiszę ten wzór tutaj u góry, żeby było to lepiej widoczne. Widzisz? Co tutaj jest A, co tutaj jest B, a co tutaj jest C? Więc zapiszmy to tak, że mamy 5 razy i x plus 1. Wyciągnęliśmy przed nawias. Dobra, a co w przypadku, gdy mamy tak: 3x plus 18? Na pierwszy rzut oka nie widać tutaj wspólnego czynnika. No właśnie. Popatrz. Widzimy, że 18 jest podzielne przez 3. Dlaczego? Bo 1 plus 8 równa się 9. Jeżeli suma cyfr liczby daje nam liczbę podzielną przez 3, trochę łatwiejszą, to ta liczba jest podzielna przez 3, więc ją podzielmy. 18 podzielić na 3 to jest 6. Więc możemy zapisać, że 18 równa się 6 razy 3. I popatrz. 3x dodać 6 razy 3. I zauważ, że tutaj mamy. Wspólny czynnik tutaj tą trójkę, ale ona stoi tutaj z prawej strony, a nie przejmuj się, 6 razy 3 to jest to samo co 3 razy 6. Więc na ludzie byśmy mogli tą trójkę zapisać jako pierwszą. Czyli byśmy dostali tą sytuację podobną jak tutaj, czyli możemy wyciągnąć trójkę przed nawias, po prostu z tego wzoru. Mamy 3 razy X plus 6. No i to tyle, naprawdę. No może jeszcze zrobię, zrobię jeszcze jakiś trudniejszy przykład. X minus 1 razy. X kwadrat plus x minus 1 razy 5. Widzimy, że tutaj wspólnym czynnikiem nie jest liczba, tylko taki nawias. Ale to nam w niczym nie przeszkadza. Też to możemy wyciągnąć przed nawias. Zawsze to tak pojebanie brzmi, że wyciągamy nawias przed nawias, co nie? Ale popatrz, po prostu to jest. Ten nawias jest naszym wspólnym czynnikiem. Więc. Możemy go wyciągnąć przed nawias, czyli x minus 1 razy i to, co zostaje, czyli x kwadrat plus 5. No i to tyle. Na razie!